Także proszę Państwa, wiadomości, zaraz obudź się Polsko ma. Zwłaszcza przez media, te manipulacje, dzielenie Polaków, żebyśmy się no przeciwstawiać jednym drugiemu, przeciwko no drugiemu, nigdy przeciw, zawsze razem, a więc o jedność, no i co jeszcze? Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze, tak? No to jest. To jeden to pożyczony mam tej grubej babie, co pod lasem mieszka. Ona zaraz wróci, bo ona ma pomóc tutaj nakrzyczeć w sądzie. Święty Józefie, przesławny potomku Dawida. No pewnie, bo ja ten telefon zawsze mam, a te inne one leżą i kwiczą, wiesz, czekają. Może ktoś podniesie je, może nie, no wiesz. No oczywiście, że bez sensu, dlatego też trzymaj się tego jednego. I, a poza tym też nie masz takiej dobrej pamięci, moja kochana, a to co zapamiętasz? No. Józefie najsprawiedliwszy. Oczywiście, oczywiście, no. Także, że coś chcesz się dowiedzieć, na dzisiaj nic nie mam tu pojęcia. Mogłaś wczoraj do nas pójść na nasz Mulikowskiego, nową galerię otworzyli, ale dzisiaj... Tak. No była bida, bardzo ładne te kreskówki, stara Warszawa była, takie kreskówki, bardzo dużo wina i piwo i... No i bardzo dobrze, i tak trzymaj. Dzisiaj też ja mam robotę i też idę do roboty od poniedziałku, bo to za 5,60 jaka gruba litka. Ona myślała, że za 5,60 to ona se przeżyje. Niech se przeżyje. Pójdzie żebrać na pokoju, a ona mówi, jestem na pokojach. Ja mówię, idzie od pokoju, ona u policjantki była, to nawet chciała kanapkę, a policjantka mówi, że my tutaj pracujemy, proszę pani, tam pod dwójką jeszcze bankowym ona była. To nawet zebrała kanapkę. Ja mówię, stara durna babo, mówi się, czasy komunistyczne skończyły i teraz jak nie kupisz sobie coś jeść, to musisz pójść na Lubelską do Caritasu. A ty nie wiesz, co to jest, bo ty jesteś lasianką. Zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ma być tak. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. To ma być nowa galeria, mówili tutaj tak, Racławiska 99, o 19, tak? Kochani, no ale 13:01 się już zbliża. Poczekaj, gdzie jest ta Racławiska? Aha, na Marki. Aha. Proszę Państwa, wiadomości przedstawi nam je pani redaktor Justyna Kendra. No, pacjent dzwoni, no słucham, no. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców no nie, bo to ja 3 razy powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Na konferencji mówiliśmy na temat pomocy dla frankowiczów. Wicepremier podkreślił, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt ustawy antyspreadowej, która ma spowodować zwrot części środków dla frankowiczów. Dodał, że prace nad egzekwowaniem klauzul abuzywnych oraz dodatkowymi wymogami kapitałowymi na portfele we frankach prowadzi też Komisja Nadzoru Finansowego. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że konieczne są również ułatwienia w korzystaniu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w trudnej sytuacji, on już istnieje, tylko jego kryteria były na tyle ostre, że korzystanie z tego funduszu było w niewielkim stopniu wykorzystywane. Nasza propozycja jest, żeby nie tylko ten fundusz zwiększyć, ale też, żeby korzystanie z tego funduszu było faktycznie dostępne dla tych wszystkich, którzy są po prostu w kłopocie, mają trudność w spłacie rat. Banki powinny zapłacić więcej, może 3-4 razy więcej do tego funduszu. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 milionów złotych utworzono ze składek banków mających w swoich portfelach kredyty hipoteczne. Powstał on na podstawie ustawy z października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. To są próby kwestionowania demokratycznego porządku prawnego, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz. Skomentował w ten sposób pytanie prawne, jakie warszawski sąd apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu. Dotyczy ono umocowania sędzi Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz problemu, czy kwestia ta może być przedmiotem oceny sądu. Warszawski sąd skierował pytanie na wniosek byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego profesora Andrzeja Rzeplińskiego.
Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, podkreślił, że decyzja dotycząca powołania prezesa Trybunału leży w gestii prezydenta. To jest pozostawione do decyzji prezydenta. Prezydent taką decyzję podjął, powierzył obowiązki, mianował prezesem Trybunału Konstytucyjnego panią sędzię Julię Przyłębską. Na tym proces nominacyjny się zakończył. Profesor Rzepliński, jak widać, wymachuje konstytucją, natomiast tej konstytucji nie przestrzega. Profesor Andrzej Rzepliński funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego pełni w latach 2010-2016. W styczniu portal W Polityce ujawnił dane z audytu, który ukazał szereg nieprawidłowości, do których dochodziło, gdy kierował on Trybunałem. Chodziło między innymi o wątpliwości przy wydawaniu publicznych pieniędzy czy kwestii zatrudnienia osób protegowanych bez ogłaszania konkursu. W śledztwie dotyczącym korupcji przy budowie drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek CBA zatrzymało dwie osoby. Sprawa dotyczy przyjęcia łapówek przy odbiorach robót elektroenergetycznych. Zatrzymani to inspektor nadzoru jednego z dużych dystrybutorów energii elektrycznej i osoba wystawiająca faktury za fikcyjne prace. Postępowanie w sprawie nadzoruje prokuratura okręgowa w Olsztynie. Wątek śledztwa realizowany przez CBA, jak informuje Piotr Kaczorek z biura, dotyczy ponad 16 tysięcy złotych łapówek. Funkcjonariusze ustalili, że inspektor nadzoru żądał łapówek za opinie potwierdzające, że sieć energetyczna nadaje się do eksploatacji. Według CBA takich przypadków mogło być wiele, a proceder mógł trwać od miesięcy. Bezpieczeństwo europejskie, oceny dotyczące polityki amerykańskiej i przyszłość Unii Europejskiej. Te kwestie poruszyli dziś podczas spotkania w Warszawie prezydencki minister Krzysztof Szczerski i szef norweskiej dyplomacji Borgen Brendem. Dziś Europie potrzebna jest jedność i stabilność w oparciu o współpracę stolic europejskich, a nie dokonywanie dalszych podziałów w ramach Europy i relacjach atlantyckich, powiedział minister Krzysztof Szczerski. Mówiliśmy przede wszystkim o tym, że rzeczywiście spodziewamy się kontynuowania dotychczasowej polityki amerykańskiej, silnej obecności Ameryki w ramach struktur sojuszu i zwłaszcza z polskiego punktu widzenia kontynuowania tego partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa między Polską i USA, ale ono także jest bardzo ważne dla relacji norwesko-amerykańskich, bo Amerykanie też istotnie są obecni w sensie sprzętu, ale także ćwiczeń wojskowych w systemie obronnym norweskim, więc tutaj nasze oba kraje mają te specjalne relacje z Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa w ramach sojuszy, więc wymieniliśmy się opiniami na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa naszej części Europy, tym szczególnie rozwijającym się konfliktem na Ukrainie, bo zamiast się łagodzić, ma wchodzić znowu dzisiaj w kolejną ostrą fazę. Szef norweskiej dyplomacji spotka się dziś również z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Francuska policja zatrzymała w Montpellier na południu kraju 4 osoby podejrzane o planowanie zamachu. Według źródeł w policji podejrzani kupowali środki służące do produkcji materiałów wybuchowych. Wśród podejrzanych jest 22-letni mężczyzna oraz jego 16-letnia dziewczyna. Oboje znani władzom z powodu powiązań z islamistami. Według źródeł agencji w domu mężczyzny znaleziono wybuchową substancję oraz inne środki do produkcji bomby. We Francji panuje wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego. W przeprowadzonych przez islamistów w zamachach od początku 2015 roku zginęło w tym kraju ponad 230 osób. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie miejscami zachmurzenie duże i możliwy słaby śnieg. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni na wschodzie do minus 5, minus 2 na przeważającym obszarze. Około zera będzie na południowym zachodzie oraz nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodnim wybrzeżu oraz na wschodzie kraju, okresowo porywisty wschodni i południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1024 hektopaskale, ciśnienie będzie się wahać, a więcej informacji na www.radiomaryja.pl. Choroba, choroba. Dobrą przyszłość własną, najbliższą.
Proszę Państwa, przyszłość własną, tu w Warszawie każdy jest zainteresowany o przyszłość własną tylko i wyłącznie. Ludzie są niemili, agresywni, nawet ci Bułgarzy tutaj też tak jakoś tak ten dziad stoi nad tym stołem w okularach i tak zastanawia się, czy tam komuś wlać tego wina, czy tam komuś, że nie dać tego wina. Tak, no ja nie wiem, gość w domu, Bóg w domu, a to jakoś jest odwrotnie. Czyli co? Bułgaria to nie są ludzie prawosławni, bo w prawosławiu to jest tak, że gość w dom, Bóg w dom. A tutaj Warszawa, która koniecznie chce prawosławnych podrobić, podszyć się pod prawosławnych, nie ma zielonego pojęcia, jak bardzo gościnni są ludzie prawosławni. I tam w ogóle na Podlasiu. A tutaj nie jest żadne Podlasie, tu nie jest żadna Anglo-Ameryka, Białystok. Tu jest po prostu typowa Polska. Zakapiory są katolickie. Także proszę Państwa, radio rwane mamy. Rwane radio. Nie ma żadnej młodzieży, nie ma żadnych starych. Rodzi się to od razu stare, głupio, chytre, najmądrzejsze. Nie mamy co, tak jak ta Litka Lipska myślała, że za 5-60 będzie żyła sobie 3-4 miesiące, pół roku, czyli że za darmo, jak to było w systemie komunistycznym, a tutaj ksiądz Rydzyk myślał, że jest młody, młodzież, średni wiek i stary. Nie, teraz od razu rodzi się i chce mieć wszystko. Głupio, chytry, najmądrzejszy, wszystko chce wiedzieć i szybko odchodzi, bo nie ma ludzi już starych. Jak ktoś był w czasie wojny, z czasu wojny, to jeszcze miał tę energię. Potem już takich ludzi nie ma, bo widzą Państwo, ludzie umierają. Tak. Radio Conchita, rwane.